Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Maniak. Dzisiaj Wam przedstawię Pegasusa, naszego oryginalnego polskiego Pegasusa, który jest tak naprawdę klonem Famicoma tego japońskiego, a Famicom to też nic innego jak NES europejski. Tak więc takie małe zamieszanie pod tym względem. Tak więc jedziemy z Pegasusem. Początek lat 90. to prawdziwy rozkwit wolnego rynku w naszym kraju. Brak ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych pozwolił na importowanie podróbek firm odzieżowych, obuwniczych z Tajwanu, Tajlandii czy Hongkongu. Podczas jednej z takich podróży biznesowej niejaki pan Marek Jutkiewicz napotkał na bazarze wyprodukowanego przez tajwańską firmę Microgenius Famiclona. Biznesmen zauważył duży potencjał w tej konsoli. Do rozkręcenia biznesu potrzebował jednak wsparcia finansowego. Z pomocą przyszedł mu Dariusz Wojdyga. Wykorzystali niszę na rynku i postanowili sprowadzić klon japońskiego Famicoma z Tajwanu do Polski, brandując go logiem Pegasus. To właśnie Wojdyga wpadł na to, by klon Famicoma sprzedawać w naszym kraju pod nazwą Pegasus. Logo mocno nawiązujące względem do logotypu firmy Nintendo, robiącej oryginalne konsole. W czerwcu 1991 roku założono przedsiębiorstwo Bokmark, które zajęło się importem sprzętu. Produkcją konsol zajęła się tajwańska firma Microgenius, która miała wcześniej doświadczenia w klonowaniu Famicomów. W kwocie około 200 zł otrzymaliśmy zestaw gotowy do podłączenia i grania. Idealny prezent dla dzieciaków na święta, komunie czy urodziny. Polska oszalała na punkcie Pegasusa. Każdy pragnął ogrywać te świetne, popularne gry, latając na bazarki, kupując za 10 zł lub wymieniając za 3 zł kartridże na nowe tytuły. Rodzinna gra komputerowa. Pegasus Family Game. Tak więc mamy naszego Pegasusa. Dla mnie formalnie Pegasus był lepszy od oryginału, czyli od Famicoma, a nawet, słuchajcie, lepszy od NES-a. Dlaczego? O tym Wam zaraz powiem. A dlaczego też w ogóle jakieś wersje Famicom, to też jest oryginalne, ale to jest Famicom, to jest NES, o co chodzi? Wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych spowodował nacisk trochę na twórców gier, na też i twórców konsol, żeby bardziej komputer wyglądał, żeby bardziej konsola wyglądała poważniej, żeby nie wyglądała właśnie na konsolę, dlatego próbowali w Stanach zadebiutować takim wyglądem, żeby bardziej przypominał, nie wiem, komputer, bo wielki hejt trochę poszedł na konsolę, gry zaczęły się trochę nam też psuć, tych gier wychodziło za dużo, rynek był mocno przesycony grami, słabymi produkcjami przede wszystkim. No i konsole już tak się dobrze nam nie sprzedawały, tak więc jeszcze wtedy komputery domowe jak Amiga zaczynały być też bardzo popularne, wtedy Commodore. I wtedy ludzie się zastanawiali, po co im konsola, jak mają to samo, słuchajcie, tylko że na komputerze i komputer jeszcze jest bardziej multimedialny, tak? Może być może mieć różne zastosowanie, nie tylko do gier. Dlatego Nintendo wszedł z taką właśnie obudową. Czy to jest na plus? Moim zdaniem jak najbardziej kocham ten wygląd Famicoma, NES-a czy Pegasusa. Właśnie, tak jak słyszeliście w zapowiedzi, jak powstał tu tak naprawdę Pegasus, jest to właśnie klon tej konsoli, tylko że jest ciekawszy. A dlaczego? O tym Wam też zaraz powiem. Tutaj nie od przypadku mam, słuchajcie, 168 w jednym. Tak naprawdę tam było 48 gier, ale kto o to dbał wtedy? Nikt. Słuchajcie, złotą piątkę, która była dodawana już w drugich rewizjach, powiedzmy, w drugich modelach Pegasusa, też była czasem dołączona do zestawu, i złota czwórka. To są też te właśnie złote kartridże, które wydawała firma Bokmark. Trochę też to było poprzerabiane, ale u nas w naszej Polsce wtedy to były oryginalne, słuchajcie, jak na tamte czasy kartridże, no i dodawana też do zestawu 168 w jednym, ale dołączana do oryginalnych Pegasusów. Często moi znajomi za tamtych czasów mówili: kurczę, kupiłem Pegasa,
a nie miałem 168 w jednym. A dlaczego nie miałeś? Bo miałeś niestety, przyjacielu, bardziej klona Pegasusa, jakiś już na tańszych podzespołach ze śmierdzącym zasilaczem, który się przepalał non-stop. No, za ten produkt trzeba było dać 300 zł. Na tamte czasy, 92 rok, w 92 roku był wielki boom na Pegasusa i na święta w 92 roku wszyscy w Polsce kupowali Pegasusa, jeżeli chcieli po prostu doświadczyć czegoś nowego w gamingu, bo to jest 8-bitowy sprzęt, dla nas zrywało gacie zaraz 2 lata po zniesieniu PRL-u, tak więc dla nas to było coś przełomowego i w ogóle i reklamy i kolorowe i wszystko szło też mocno z zachodu. Teraz można by było powiedzieć, troszkę kiczowate były te lata 90. Wszędzie naćkane jakieś kolorowe reklamy, ale co się dziwić, słuchajcie, wychowaliśmy się. Urodziliśmy się w czasach PRL-u, bo ja się urodziłem w czasach PRL-u w 85 roku. Tak więc wszystko było szare, tak jak to pokazują na dokumentach. Mimo to, że kolory wtedy nie korzystali z kamer kolorowych, to tak czy siak te życie było szare. Wszystko, każdy miał to samo, wszystko to samo, każdy w domu miał mebel taki sam. No nie, nie pojechało się do Ikei i nie wybrało taki, taki czy taki. Tak więc wszyscy mieli tak samo. No może to było fajne, może nie, ale takie czasy. No i w 92 roku mogliśmy się cieszyć tą świetną konsolką. Ja tej konsolki osobiście nie miałem w tamtych czasach. Byłem posiadaczem szczęśliwym Amigi, ale też ubolewałem wielkimi krokami, chciałem mieć tą konsolę i do tej konsoli też dążyłem, rzeźbiłem temat u taty, żeby też podszedł do Pegasusa poważnie. Dlaczego poważnie? Bo miałem Amigę po prostu i ona miała 16 bitów, a tata jak słyszał, że no Pegasus ma 8 bitów, może po prostu te gry jakoś do niego nie przemawiały, ale dla mnie takie gry, słuchajcie, jak Contra, jak właśnie te gry przede wszystkim, te gry, bo na Pegasusie zapoznałem właśnie z tą składanką, 168 w jednym, tam było 48 tytułów, ale były tam świetne tytuły. Dla nas w tamtych czasach mieć Pegasusa i taką składankę, masz tam powiedzmy tych 50 gier, siedzisz, mucisz, aby mieć dostęp do telewizorka, albo żeby rodzice zwolnili, żebyśmy mogli sobie pograć, albo mogliśmy mieć swój mały, jakiś 14-calowy telewizorek, a jak to już był kolor, to już było, portki zrywało, nic więcej nie potrzebowałem od życia, nawet nie przeszkadzało mi, że w małym pokoiku, słuchajcie, siedzę, gram, który był podzielony z większej kuchni, no takie właśnie oto czasy były. Tak więc, no, nic człowiekowi nie brakowało więcej do szczęścia, jak takiego Pegaza z taką kolekcją gier, a tam Kontra, Tangi, Bomberman, słuchajcie, pistolety, akcja na pistolety, właśnie nie wyjąłem tego ruskiego Pegasusowego pistoletu, ale zaraz wyjmę, bo tutaj mam oryginalny famikowski, zdecydowanie lepszy spust, ale nie o tym teraz mowa. Tak więc jakiś, słuchajcie, Late Runner był kozak, jest tych gier multum, no sami wiecie, nawet Tetris, to wszystko to rozpoczęło nam Pegasus, tak naprawdę otworzyło mi drogę na gaming, bo Pegasus wyszedł w 92 roku i razem na czele, jak zobaczyłem Pegasusa, zobaczyłem Amigę, to się po prostu w tych komputerach i konsolach zakochałem. No bo Amiga 500 czy 600, 1200 to są komputery domowe, to są, tak więc no, zaliczamy je do klasy komputer. Ale wyszła też konsola, słuchajcie, Amiga w postaci, no to było Amiga 1200 tak naprawdę w budzie od konsoli, ale z napędem, może o tym innym razem. To już był 32-systemowy system, podobno, ale o tym, tak jak mówię, w innym materiale. To co? No, dla mnie to był czar. Wejście do gamingu w latach 90. to dla mnie było coś, jakbym się otworzył na zachód, poznał nową technologię gry. Dla mnie to było coś mega, coś w czym siedzę do dnia dzisiejszego i nie mogę przestać
zachwycać się jak i 8-bitowcami, jak i 16-32 czy obecnymi konsolami PlayStation 4 Pro, albo teraz 12 teraflopów wjeżdża Xbox. Tak więc no, jest to już historia 30-letnia, prawda, gamingu. Ale teraz przejdźmy do Pegasusa, bo trochę się rozmarzyłem, jakie to były w sumie słabe czasy, ale jak pod względem nostalgii, pod tym, jak człowiek dążył do czegoś, żeby coś mieć, a nie to, że miał pieniądze i poszedł kupić, to była taka duża różnica, że do dnia dzisiejszego bardzo miło wspominam te chwile, jak w końcu, po jakimś dłuższym czasie, czy to by nadeszły komunie, czy to właśnie coś, człowiek mógł dostać wymarzony prezent, bo mój syn nie wie, co to znaczy wymarzony prezent. Po prostu zbiera pieniądze na przykład i kupuje, i to szybko im to przychodzi, rozumiecie, o co chodzi? A ja musiałem zbierać, my musieliśmy zbierać, my wychowani w tamtych czasach musieliśmy zbierać na coś dłuższy czas, żeby coś mieć. No a teraz kwestia czasu i po prostu idziemy i sobie kupujemy, czy to na raty. To wtedy dawało raty, 0,30 nieoprocentowane, no. W tamtych czasach, 92 rok, tak więc kto miał szmal, ten miał, chyba że ktoś miał dojścia też do jakiejś tańszej wersji gdzieś właśnie na bazarze, no bo to na bazarach się kupowało konsole. Jak nie na bazarach, to na giełdach komputerowych nie było sklepów z elektroniką, że się kupowało najnowsze konsole, najnowsze telewizory i tak dalej. Tak więc po gry chodziło się na bazar i to dobrze, bo też mimo wspominam bazar, jak z rodziców ktoś szedł na bazar, babcia zazwyczaj, to lubiłem razem z nią iść, bo jak nie na pistolet nakapiszony, to zawsze jakiś inny kartridż, albo się wymieniło, albo się kupiło, zależy jak się naciągnęło dziadka, babcie. Tak więc to takie czasy były kupowania kartridżów, słuchajcie, na naszego Pegaza, no nie szło. W sklepach były, ale dwa razy droższe takie kartridże, jeszcze z wkładką fajną, torturową, no ale to o tym myślał. A tu na przykład oryginalny kartridż do Famicoma, słuchajcie, Super Mario. Tak więc no wszystko po japońsku, no bo japoński sprzęt. A wróćmy do tego, dlaczego uważam, że nasz Pegasus jest po prostu lepszy, słuchajcie, od Famicoma. Jest lepszy, bo jest młodszy przede wszystkim, tak? Chociaż to też nie do końca, bo Famicom jest zderznięty od innego Famiklona tak naprawdę, z dołączonym przez Polaków logiem Pegasus, chociaż w pierwszych modelach, akurat modelu MT777DX, był tylko i wyłącznie napisane tutaj kompatybilne z Nintendo. W tych pierwszych modelach, ja już mam ten model pierwszego modelu, tylko rewizję widocznie, którąś, jeżeli to można ciężko nazwać rewizją, bo to się nic nie zmieniło, oprócz, że walnęli logo Pegasus, słuchajcie, na tej właśnie, na tym plastiku, tak? No, ja byłem zakochany w tej konsoli, do dnia dzisiejszego mi się gęba cieszy, jak mówię, ktoś mówi Pegasus, ja mogę włączyć i sobie całą noc ogrywać Pegasus. Typowe lata 80, ładny, piękny błękit wtedy dominował w tych grach z naszych certeków promieniowanych, bo czasem tak blisko się siedziało, że te oczy to tak szczypały, ale nic się rodzicom nie mówiło, no bo by zabronili następnym razem, żeby tak długo nie siedzieć przed telewizorem. Już takich czasów niestety, dobrze, że nie mamy, bo to były niezdrowe czasy dla naszego wzroku. W końcu przejdźmy do tego omówienia tej konsoli. Tak jak mówię, no, ja się zakochałem w tej konsoli od pierwszego wejrzenia. Sam wygląd bardzo mi się podobał. Po prostu na kartonie Pegasus, komputer Family Game. Nie ma znaczenia w ogóle, co w tamtych czasach to się znaczyło, tylko fajnie jakieś słowo po angielsku, komputer, family game, coś się dowiedziałem, że family game to jest coś tam, rodzina, gra komputerowa, no fajnie, już wiem, o co tu chodzi, entertainment system, to nawet pewnie wypowiedzieć tego nie umiałem, seria, proszę bardzo, new, tak więc no pierwsza klasa prosto z Ameryki, jak jest coś po angielsku napisane w latach 90, to już to jakiś zachód jest. Quickshot, mówię, kurczę, to jak quickshoty od joysticków w Amidze. Ja mówię, no coś na bajerze. Pierwszy, drugi plary. Od razu mówię, dają tata dwa kontrolery, dają gierkę, słuchaj.
jest elegancko, wszystko można podłączyć i co mi się podobało mocno w Pegasusach, co bardziej przechylało na zakup w niektórych pozycjach na korzyść Pegasusa, a nie na Migi, pistolet, właśnie ten oto pistolet, może nie ten, tak więc taki się kupowało gun, słuchajcie. Tutaj jest Dendy napisane, D-N-D-I, dla, tak więc słuchajcie, to był odpowiednik Pegasusa, tylko że w Rosji, jak dobrze pamiętam. Laser gun, proszę bardzo, fajnie, kupowało się pistolet, a co razem z pistoletem było? Z pistoletem, słuchajcie, była zestaw jakiś nowy kardusz, mówię, 300 w jednym, ale jest elegancko, fajnie. Są kaczki, można postrzelać i to jest fajna składanka, bo tutaj, na tamte czasy, może nie pamiętam, czy wszystkie, ale większość gier na pistolet była dołączana od razu. I tak się strzelało w kaczki, a jak się w domu trenowało, w domu się tak trenowało, że się przytykało do samego CRT-ka i się strzelało i się robiło rekord, ale nie, później przy kolegach to z daleka ja strzelam zawsze. No i zawsze to różnie wychodziło, tak więc strzelanie do kaczek, do konwbojów i innych gier było mega, było świetne, co w Amidze mi brakowało. No to taka większa zabawa dla dzieciaków. Amiga, coś bardziej poważniejszego, jakieś programy edukacyjne i też multum gier wydanych na Amigę. Piękna sprawa. Tak więc taki pistolecik był dołączony, w tym też jakaś składanka, słuchajcie, gier, no i mega sprawa. Jeżeli już mówimy o pistoletach, to wspomnę właśnie, że pistolet oryginalny NES-owski miał zdecydowanie lepsze przeładowanie strzał, prawda, z plastiku. To wygląda mi, że z plastiku jest z lepszego trochę tworzywa niż ten ruskie nasze bazarówki, chociaż nie powiem, tak czy siak, to jest klasa pistoletu, bywały o wiele gorsze, naśladujące jakieś inne zwykłe pistolety z chińskiego plastiku, które się uginały i śmierdziały i w ogóle, tak więc to też nie jest zły produkt, nie, ale ten spust ma gorszy zdecydowanie niż oryginalny, pa. Tak więc dobra, pistoleciki mamy. Tutaj, a to może jak już będziemy omawiać pad. I co? Z drugiej strony, słuchajcie, jest rodzinka, jest wszystko fajnie. Synek gra, zadowolony. Słuchajcie, ojciec też, kurczę, patrzy, jaka to nowa technologia. Matka nawet nie wie, co się dzieje, ale że się wszyscy cieszą, to i ona też się cieszy. No i drugi syn, mimo to, że mu nie wychodzi, przegrywa, to też się cieszy. Tak więc cała rodzina jest w komplecie, zadowolona, brakuje psa i kota i papugi, ale nieważne, to było właśnie w fajnych tych zdjęciach. No i co? Kochani Polacy, nałożyli na oryginalne zdjęcie od Nintendo. Szkoda, że nie mam teraz tego oryginalnego kartonu. Tak więc jest rodzinka cała w komplecie, wszyscy są zadowoleni. Jak jeszcze dobrze zauważymy, no to tutaj mamy, słuchajcie, ten właśnie pistolet oryginalny od NES-a, ten pomarańczowy, który właśnie wam pokazywałem. No i chamsko grafika nałożona właśnie już tego Pegasusa na NES-a. Jeszcze tutaj widać, że kable niby idą, tam kontrolka się świeci, ale chamsko nałożone po prostu bezczelnie na NES-a. Z takiej perspektywy no wszyscy grają i są szczęśliwi. Jeszcze nawet grafik płakał, jak to projektował, bo nie wyciął oryginalnego NES-owskiego kartridża, tego 72-pinowego, bo Pegasusy, NES-y mają 60 pinów i te kartridże te są mniejsze niż te oryginalne do, słuchajcie, Nintendo Entertainment System. Mimo to, że to jest to samo, jednak ilość pinów oraz wielkość kartridża różniły się od regionu, a nawet niektóre gry i nazwami się różniło, ale to też inny temat. No i co? Jeszcze jest, słuchajcie, niby nintendowska, prawda, original, gwarancja wysokiej jakości, jest stempel, prawda, że jest to produkt z wysokiej półki i Nintendo System, tutaj mamy też logotyp, no fajny model, taki. Po bokach wizualizacja gier, jakie to gry możemy sobie ograć, słuchajcie, na tą świetną konsolkę i
Proszę bardzo, Big Nose, no akurat był świetną grą, jak najbardziej. Robin Hood, tutaj pokazują Micro Machines, tak więc promują swoje tytuły, fajnie, pomysłowe, no tak właśnie powinno być. Micro Machines to wszystko wydawał Bob Mark w tych swoich złotej czwórce, złotej piątce. I tutaj co? Z jednej strony, jak i z drugiej są właśnie logotypy. Po boku jest właśnie ta graficzka, która jest za mną. Kartridże różnego koloru rozłożone, chociaż większość w Europie, większość w Polsce posiadała żółte kartridże. Często 168 w jednym była na granatowym, słuchajcie, na granatowym kartridżu. No to co? Otwórzmy. No tu teoretycznie pokazane, że zestaw jest z pistoletem, chociaż z tym pistoletem różnie to bywało, więc ja pamiętam, że do dnia dzisiejszego dokupiłem coś takiego i miałem pistolet. I proszę bardzo, no tutaj już nic nie mamy. Zwykły, dobry karton. Jak widzimy, 30 lat wytrzymał. Największa sprzedaż Pegasusa jest zanotowana na 92-93 rok. Trwał okres właśnie komunijny, okres, słuchajcie, zimnej Coca-Coli i gorącego lata i hot dogów, jakichś z budy jakieś albo zapiekanki, no tak i Pegasus i wymiana kartridży, no to właśnie, to są te czasy. Tak jak, no dobra, w środku mamy konsolę, do której przejdziemy. Mamy zasilacz i zasilacze tutaj, słuchajcie, bo często pada pytanie, czemu się zasilacze Pegasusa przepalały. Szczerze mówiąc, to tylko w tych tanich chińskich naszych też podróbach tych Pegasusów tam zasilacze padały. Mi tak oficjalnie w oryginalnym Pegasusie raz się spalił, ale tych Pegasusów, tych w ogóle się miało kilkanaście, ja później ich miałem chyba jeden, ten drugi model, te miałem jeszcze dwa, trzy, tak więc no, na zmianę komuś się pożyczyło, komuś się później dało, sprzedało, odkupiło i ten Pegasus tak chodził. Tak więc zazwyczaj te oryginalne zasilacze były bardzo dobre. Nie można nic powiedzieć. Mamy kabel, słuchajcie, cincze. No właśnie, cincze. Dlatego właśnie to jest jeden powód, dla którego warto w tamtych czasach było mieć Pegasusa niż nawet oryginalnego Famicoma. No, Famicom jest piękną konsolą, jest oryginalna, dzięki niej jest też Pegasus, bo bez niej nie byłoby Pegasusa ani NES-a. Tak więc fajna konsola, szacuneczek, ale ja osobiście wolę Pegasusa. Dlaczego? Po pierwsze, z przodu mamy wejście na joysticki. Dziękuję, do widzenia. Tu niestety joypady, kontrolery były umieszczone razem z konsolą, co był duży minus. Niestety taki zeksploatowany kontroler, no trzeba byłoby wchodzić, rozkręcać w konsolę i tam stamtąd dopiero wyjąć z płyty, prawda, głównej zaczep kontrolera, żeby móc wymienić na drugie modele. Tak więc no tutaj niestety już drugi model Famicoma oryginalny był już z cinczami, ale o nim w innym materiale. Tak, oryginał tego nie posiadał i to już jest jeden plus. Tutaj kształty. Tutaj mamy konsolę Ecri, chociaż ten już jest troszkę lekko zrzuknięty, ale oryginalny Famicom jest koloru Ecri. Tak więc tak jakbym do białego troszkę dolał żółty, więc ale też szybko właśnie Famicomy żółkły, tak więc są bardziej pożółknięte, drugie mniej, ale one idealne, białe, nigdy nie były nawet podczas debiutu. Zawsze były lekko z nutką żółtego. No i to nieważne, to jest kolor jedno, ale zobaczcie, że tu mamy takie jak w latach 70. samochody. Tu już mamy zaokrąglone. Bardzo mi się podobał Pegasus, bo miał zaokrąglone przy całą swoją budę. A te rozwiązanie, które jest dla mnie idealne, świetne, bardzo mi się to podobało, że mogę kontroler schować tutaj z boku konsoli. Bardzo mi się to podobało, bo po prostu mogłem wsadzić jeden kontroler, drugi kontroler, zasilacz, zrobić tak,
i przekazać koledze, masz, pożyczam ci i tak dalej. To też było świetne, żeby przenieść Pegasusa z dywanu, tam z szafki i tak dalej. Mocowanie kartridży było świetne i bardzo mi się to podoba do dnia dzisiejszego. To jest wtedy taka no super zabawka, taki komputer dla dzieciaka, no. Coś ekstra. Tutaj tak samo jest jak najbardziej w oryginalnym Pegasusie, w oryginalnym Famicomie jest to zastosowanie, na czego nie ma drugiej rzeczy, to oprócz już, że opływowy kształt, no to kontrolery, jak zauważyliście, albo i nie, jest przeznaczony jeden i drugi, tak? Fajnie. I przyciski jest B i A. Tutaj też mamy B i A. Czego nie mamy w Pegasusie? Nie mamy w drugim kontrolerze mikrofonu, tak? W drugim tutaj nie mieliśmy start i select. I tutaj jest tak samo, nie ma start i select. Ale drugi kontroler został pozbawiony, wycięty z mikrofonu, który się wykorzystywany był w niektórych grach, ale mała ilość, no też żeby cena była inna, żeby po prostu po co robić dodatkowe koszta, jak ten mikrofon można wyciąć, bo jest mało używany. Tak więc w Pegasusie już tego mikrofonu nie mamy, ale słuchajcie, co mamy najważniejsze? Mamy przyciski turbo. Tum, turun, tum, tum, turun, tum. Się siedziało i się grało często na turbo. Często się zarzucało kumplowi, bo ty wciskasz turbo, nie gramy na turbo. Albo gramy na turbo, albo nie gramy na turbo. Taka była przepychanka. Turbo, małe trochę oszustwo, takie leciutkie jak Autofire w Amigach. Ale czasem się to nie sprawdzało, bo postać po prostu potrafiła zwariować i się zblokować, czy po prostu no coś bardziej odwalało, co wpływało na gameplay i się nie dało zbytnio grać. Ale w niektórych tytułach, jak w Kontrze, były mocno wykorzystywane przyciski turbo. W kółko strzelało, było przeładowanie i szybciej te pociski leciały, fajnie się grało. No tak sobie to zapamiętałem. Przycisk turbo. Tutaj tych przycisków turbo w oryginalnym oczywiście kontrolerach od Nintendo nie ma. Nawet w europejskiej edycji NES, jak widzimy tutaj w NES-ówkach i oryginalnym Famicom. No i dobra, kolejny plus dla Pegasa za przyciski turbo. Tak więc, a najważniejszy, to tak jak już wspominałem, to jest tył konsoli jednej i drugiej, której po prostu jasno widać, że mamy już cincze. Ludzie, to było błogosławieństwo mieć już odbiornik telewizyjny w tamtych czasach z cinczami kolorowymi. Ludzie, jak ja już się cieszyłem, że nie muszę patrzeć na czarno-biały ekran albo na ekran podłączony z anteny. Teraz obecnie jeszcze jak się podłączy do współczesnych telewizorów, to jeszcze ta antenówka jakoś wygląda. Wtedy ledwo cokolwiek było widać, ale no fajnie było, tak? Było jak było, wiadomo, ale ci już się miało cincze, telewizor mały z cinczami, to już byłeś kozak, to już tak jak współczesne HDMI w tamtym czasie. Były lepsze jakości, oczywiście, później obrazu, ale na początku zejście z antenówki na cincze to było błogosławieństwo, tak jak z tego właśnie teraz na później na komponent, a obecnie HDMI, to już jakoś HD, tak więc nieważne, już było, nie trzeba szukać kanałów po telewizji i tam majstrować, prawda, przy szukaniu kanału. Tutaj wpinamy po prostu zasilacz oraz wideo, czyli żółty, zawsze był kolor żółty, audio, jeżeli tutaj w mono i stereo nie podaje, no to trzeba podać obojętnie, który źródło, czy to biały, czy czerwony, tak więc i tak się już podłączało bezpośrednio do telewizora. Wkładało się naszą grę. Odnośnie tej składanki, to już mówiłem wstępnie też na kanale Tom Swidek. Druga część też nastąpi. No i miało się taką właśnie składankę. Oryginalną swoją, słuchajcie, miałem w granatowym. Nie mam. Żałuję, może kiedyś dostanę, ale mam drugą
kopię 168 w jednym, mega fajna, najlepsza składanka tamtych czasów, bo tamtych czasów jak dla mnie, nie wiem jak dla was, piszcie w komentarzach, jestem ciekawy, bo tych składanek było dużo jak tam na tamte czasy. Większość się powtarzała, ale zawsze coś unikatowego, zawsze jedna miała. Tutaj no ta najbardziej popularna, odpalamy, pojawia się nam, zresztą odpalimy sobie oczywiście. Do tego przejdziemy. Tak więc mieliśmy tą składankę, wkładamy i od razu power. Konsola się nam włączała, piękna sprawa, od razu się nam obraz wyświetlał, nie było żadnych problemów z tą antenówką i to było błogosławieństwo, tak jak mówię, w tamtych czasach. Dlatego dla mnie osobiście Pegasus był lepszy od Famicoma. Tak, no mogę tak powiedzieć z mojego punktu widzenia. Wiadomo, że Famicom wyszedł o wiele wcześniej niż Pegasus u nas, ale my no, też nie doświadczyliśmy. Były te pierwsze gierki a la Rambo, prawda, jakieś ruskie, gdzie bezpośrednio się do antenówki włączało, podłączało. Tak więc to było na korzyść, a w oryginalnych Pegasusach części montowane były tak samo bardzo dobre jak odpowiedniki w Famicomie. Nie odbiegały od jakości, dlatego nie ma tam żadnego gluta ani nic. Wszystko fajnie montowane bezpośrednio na płytę z łatwością naprawy takiej konsoli. Mega sprawa. Tak więc Famicom pod względem technicznym był tak samo dobry, a wyjście AV jeszcze to wzmocniało tą konsolę jak dla mnie. I co? No pokazałem kartridże, a jeszcze tu mam, słuchajcie, instrukcję właśnie. Instalowanie, rozpoczęcie gry, Bookmark, Hopcola, późniejsza. Już tutaj mamy napisane Bookmark, serwis samochodów amerykańskich. Tutaj Hop oferuje napoje gazowane, proszę bardzo. I co? Podłączmy może to do telewizorka, odpalmy i zobaczmy, jakie to było fajne. Tak więc, proszę bardzo, już pojawił się nam certek. Niestety wy strasznie pewnie migotanie widzicie. No takie, taki to był urok, dlatego często zgrywam gameplay bezpośrednio z... Znaczy, jak pokazuję to często na LCD, ale dzisiaj włączymy sobie pistolet, tak więc nie dałoby się inaczej zagrać, postrzelać pistoletem jak do certeka. Taka technologia. Co? Wciskamy, znaczy przesuwamy wajchę do góry i wciskamy on. I bardzo proszę, tak oto właśnie nam się pojawiało pierwsza właśnie ta kontra. Czemu obecnie się to nazywa kontra? Może, że to jest najbardziej popularną grą, tam jest kontra w kilkunastu wersjach, można strzelać, można ustawić sobie level, tak więc może tak miało być to właśnie zaakcentowane tutaj. No i wciskamy prestart, jest ten samolocik, musimy wziąć pierwszy kontroler. Kto miał pierwszy kontroler, ten rządził, bo miał przycisk start i select, tak więc fajnie, no ktoś musiał rządzić, tak jak z pilotem teraz. Wciskamy start i włącza się nam ta melodyjka i każdy dzieciak już jest zadowolony, kochani, już muzyczka jest, obraz żyleta był, bo przez cincze, no fajnie, świeci się nam, gra orkiestra i co mamy, bardzo proszę, gdzie jest ta jedna, o to nie ten kontroler i sobie jedziemy, pozycja pierwsza, kontra, 48 gier, słuchajcie, jest, ale składanka nam pokazuje kilkanaście w różnych edycjach, tak więc o 168 w jednym zrobię oddzielny materiał, fajnie zgramy, omówimy wszystkie gry, trochę w podobie jak na kanale Tom Swidek, tylko że z udziałem sprzętu, ale też nostalgia wycieka z tej składanki, tangi i tak dalej, prawda? No i ta melodyjka. Już nie pamiętam tak naprawdę z czego jest ta melodia, bo to jest po prostu z jakiejś gierki wzięta, której nawet nie ma na tej składance, jak dobrze pamiętam, ale jeżeli ktoś wie, to piszcie, z jakiej melodyki jest właśnie ta melodia. Ale dla mnie to jest melodia właśnie z tej składanki, nie z innej gry, z tej składanki. Puszczam i mówię Pegasus, mówię składanka 168. Włączmy sobie poczciwy numer 1. A i tutaj się nie startem, bo startem się wchodziło do menu.
ale bezpośrednio wciskało wtedy select? Nie. Wciskało się A po prostu. No i ten wysuwający kontę to już omówiliśmy na kanale Ostatnio z chłopakami, tak więc no granie w dwie osoby w kontrę. Co by tu zagrać na dwie osoby w kontrę? W ogóle wszystko co było świetne, piękne to było to, że można było grać multiplayer kanapowy normalnie, maź ziomal i jedziemy, prawda? Jedziemy z koksem, jedziemy, bo tutaj trzeba rozwalić stado, słuchajcie, alienów, stado jakichś innych popaprańców, co chcą zaatakować naszą ziemię. No takie to były właśnie historie z gier typu Contra. Tak więc no Pegasus i Contra to must have, prawda? No i Bomberman też kozak gierka, Dyna Blaster, pod dwóch nazwach była gierka. Chodziliśmy gościem i za przeproszeniem straliśmy minami. Tak więc bardziej pamiętam tą wersję z Amigi, tam był Dyna Blaster i no lepsza animacja, już gierka 16-bitowa, tak więc ciekawie się to prezentowało, ale spróbujmy znaleźć coś, gdzie mogę sobie postrzelać, chyba pozycja 15. Duck Shoot. Jest, Duck Hunt, Duck Shoot, te nazwy były w ogóle pozmieniane w tej składance. Opa. O, są kaczuchy, jest ten pies, który bekę z nas łapał, jak nie zabiliśmy kaczki, to wychodził za krzaków i się śmiał, patrzcie, jak nie strzelę do kaczki. Teraz strzeliłem, a teraz nie strzelę. O, pies mi tak pokazuje, że mam kaczuchę, nie? A teraz, patrz. Fly away, uciekła. I bekę. Dobry jest ziomal, co? Dobre, ale teraz tak się strzelało. O, takie to rzeczywiście wali po gałach ten certek, teraz widzę. Ale tak się grało. A w domu jak się strzelało, słuchajcie, o, z takiego bliska się strzelało, ale jak się z kumplami już grało, jak już kumpel przyszedł, nie, to z daleko, nigdy nie strzelałem z bliska. Bucio, prawda, wszyscy strzelali z bliska w domu, ale później, albo się robiło turnieje, że najpierw bliżej, później coraz dalej i się strzelało. Spotki w kowboje, bardzo lubiłem kowbojów, kaczki, świetlica, słodka bułka, już często o tym pewnie mówiłem na kanale. Są wspomnienia z Pegasusem, no i ta przezajebista muzyczka, która cały czas przy resetowaniu włącza się od nowa konsola i znowu się włącza ta melodyjka. I tak do usranej śmierci się grało i czasy się zmieniały i przyszła era 32-bitowej jego PlayStation i już Pegasus tak naprawdę wymarł wtedy, już każdy przerzucił się z Amigi albo z Pegasusa na PlayStation, tam świat nas przywitał z grafiką 3D, 32-bit. Mega, Sega Saturn złamała się, bo to miała być konsola pierwotnie 16-bitowa, jednak jak wyszło PlayStation, pozamiatało konsola w ostatniej chwili, mówi, to też będzie konsola 3D, tak więc to były piękne czasy. Początek lat 90. należał do Pegasusów i dzięki nim mieliśmy świetne dzieciństwo, bo oprócz roweru, oprócz latania, bawienia się w berka na osiedlu, to mogliśmy być posiadaczem takiej właśnie superanckiej konsolki familii Video Games. Mega, pyk, naciskam off, object, wyjmuję cartridge. Wkładam drugi kartridż, a jak kartridż nie działał, to było jasne. Co się robiło? Przedmuchało się. Ponoć to nic nie dało, ale tak naprawdę zawsze coś daje. Teoretycznie bardziej uszkadzamy sobie kartridż, dmuchając na niego, bo się ślina dostaje do tych styków na płycie i nie jest to dobre, ale teoretycznie zawsze i co niestety kartridż nie zadziała, nie załapie, no to po prostu przedmuchiwało się kartridż i wkładało od nowa. Tak samo to było w Pegasusach, w Famicomach, w NESach, w Game Boyach,
Mega sprawa, piszcie kochani, jakie wasze są odczucia odnośnie Pegasusa, kiedy wy dostaliście, kiedy wy zagraliście, kiedy wy mieliście pierwszy raz styczność z tą konsolą, czy wy ją dostaliście pod choinkę, na komunię, czy po prostu już byliście na tyle dorośli, że tą konsolę sobie zakupiliście, polecieliście na bazar, a jak to piszcie właśnie, gdzie też kupowaliście swoje Pegasusy. Jestem bardzo ciekawy, jestem posiadaczem Pegasusa do dnia dzisiejszego i mega jestem zadowolony. Często do tej konsoli w różnych formatach wracam, czy to NES, Pegasus, czy Famicom, czy Retro, po prostu na RetroPaju odpalam i ogrywam gierki właśnie te Pegasusowate. Mega czasy, mega wspomnienia i dzięki za uwagę, do zobaczenia, pozdrawiam was ciepło, cześć! Rodzinna gra komputerowa. Pegasus, family game.